chciałbym Państwu powiedzieć dzisiaj kilka rzeczy o nowych produktach najważniejszych wydawców, a konkretnie o nowych bazach EBSCO, o pakietach czasopism wydawnictw Wiley i iTripoli i na koniec o książkach elektronicznych. Pan Leszy Czerwiński. Czerwiński rozpowiedział Wam o nowej bazie danych EBSCO, Oxford Press, Tripoli. iTripoli. Dobrze, może zaczniemy od tego, czym jest EBSCO. Być może nie wszyscy z Państwa znacie naszą firmę. Teresa tutaj już od Pani Górecka przyjeżdża od wielu lat, ale być może nie wszyscy znacie Państwo EBSCO. Możliwe, nie wszyscy znają pro kompanię EBSCO, tomu z początku krótko pro EBSCO. Jesteśmy największą prywatną firmą zajmującą się informacją w Stanach Zjednoczonych. Mamy ponad 100 tysięcy klientów i miliony użytkowników na świecie. To wielka amerykańska kompania, która zajmuje się obróbką informacji i informacyjnymi serwisami. Ma ponad miliony korzystowców po całym świecie i ponad 100 tysięcy organizacji, które wykorzystują produkty kompanii. No, jesteśmy największym na świecie dostawcą treści dla uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw, szpitali, agencji rządowych i dziennie ponad 25 milionów wyszukiwań dokonuje się na platformie. Найбільші університети, дослідницькі установи, лікарні, державні організації зі всього світу є постійними користувачами продуктів EBSCO. Nasze, to już właściwie wspomniałem, nasze informacje wykorzystywane są zarówno przez uniwersytety, jak i firmy i agencje rządowe, tutaj w celu badań, na przykład badań wojskowych czy edukacyjnych. Produkty kompanii EBSCO wykorzystują jak державні установи, uniwersytety z різною метою, це як є і з освітньою метою, так і за різним мілітарним призначенням. I nasze zasoby pokrywają, że tak powiem, wszystkie obszary wiedzy, czyli zarówno nauki techniczne, medyczne, biznesowe, jak i nauki społeczne. Produkty EBSCO pokrywają wszystkie gałęzie znań, jak fizyko-technicznych nauk, tak i humanitarnych, socjalnych nauk. Czyli myślę, że każda z bibliotek na pewno znajdzie coś dla siebie w naszych zasobach. Кожна бібліотека безперечно знайде щось корисне в сервісах компанії. EBSCO ma dwie właściwie takie główne kwatery, jedną w Ipswich koło Bostonu i drugą w Birmingham w Alabamie. Tutaj prezentuje jeden z budynków głównych Ipswich, budynek Riverside. Це ви бачите одну з головних штаб-квартир компанії EBSCO в Ipswich. A tutaj cały kampus znajdujący się w Ipswich, niedaleko Bostonu. To cały kampus kompanii, jaki znajduje się w Ipswich. No, jesteśmy jedną z największych firm w Stanach Zjednoczonych. Znajdujemy się w drugiej setce na liście Forbesa. EBSCO zatrudnia na całym świecie prawie 5 tysięcy osób. To jest jedna z największych kompanii świata, która znajduje się na drugiej pozycji w spisku Forbesa. W drugiej setce, nie do drugiej. W drugiej sotni. Zazwyczaj około 160 miejsca. Tak, blisko 160 miejsca. I oczywiście do naszych baz, do naszych zasobów staramy się włączać najlepsze czasopisma wydawane przez wydawców naukowych. До своїх сервісів та продуктів компанія EBSCO намагається включати найкращі журнали від провідних видавців світу, відмінної наукової якості.
I tutaj stosujemy wiele kryteriów, aby takie czasopisma wybrać i jednym z głównych jest ich obecność tych czasopism w najważniejszych bazach bibliograficznych indeksowych, takich jak Web of Science, Scopus, Journal Citation Report czy Eigenfactor. Щоб забезпечити такий високу якість змісту своїх продуктів, компанія EBSCO використовує суворі критерії добору матеріалів. Одним з таких критеріїв є індексація видання в провідних світових базах, таких як Web of Science, Scopus і так далі. Tak, i tutaj pozostałe, jeżeli dane czasopismo jest indeksowane w jednej z tych baz, bardzo chętnie włączamy je do naszych zasobów. Także jeżeli Państwa uczelnie, Państwa instytuty wydają czasopisma, które są indeksowane, które mają zespół naukowy, są oceniane naukowo, prosimy o kontakt, chętnie włączymy je do naszych baz. Тут ви бачите додатковий перелік баз, в яких індексуються журнали. І якщо в когось з вас, ваших університетів, є видання, яке індексується в згаданих базах, ви можете звернутися до EBSCO, і вони з задоволенням включать ваше видання до своїх продуктів баз і сервісів. Oczywiście EBSCO posiada użytkowników, odbiorców na całym świecie. Tutaj przykłady tych najlepszych uczelni, które również korzystają z baz EBSCO, no między innymi Uniwersytet w Cambridge, mamy tutaj London Business School, Wharton, jedna z najlepszych uczelni biznesowych, London School of Economics, także wśród najlepszych uczelni wszystkie posiadają produkty EBSCO czy bazę EBSCO w swoich zasobach. Тут ви бачите, звичайно, продуктами EBSCO користується дуже багато установ у світі. Тут ви бачите найкращі університети світу, які також використовують продукти та сервіси EBSCO, серед яких Кембридж, університет Чикаго, Стенфорд і так далі. Baza Business Source, którą również oferujemy na Ukrainie i którą członkowie konsorcjum EBSCO posiadają. Tutaj mamy przykład z najlepszych uczelni kształcących w MBA i wszystkie z tych uczelni posiadają bazę Business Source. Baza Business Source od kompanii EBSCO, tu wy bачите всі найкращі університети світу MBA за 12 рік, і всі вони без винятку передплачували базу Business Source від EBSCO. Jeżeli oczywiście nie tylko uczelnie akademickie, nie tylko szpitale korzystają z naszych zasobów, ale również firmy. I tutaj przykłady najważniejszych firm na świecie, które są naszymi klientami. No, tutaj nie muszę wymieniać największych. Wszyscy znają Siemens, Walmart, Texas Health, Massachusetts Health i tak dalej, Bank of America. Не лише освітні установи та медичні центри використовують продукти EBSCO, так само і приватні комерційні компанії, ну і більшість з них ви бачите їхні логотипи на слайді, там Walmart, Apple і так далі. Ну, як Państwo видите, również Google користується з EBSCO. Ну, як бачите, Google так само користується продукцією EBSCO. Jak już wspominałem, bazy EBSCO obejmują wszystkie obszary tematyczne. W swoim portfolio mamy ponad 400 baz, także każda uczelnia, niezależnie od dziedziny, jaką się zajmuje, coś u nas dla siebie znajdzie. Ponad 400 baz jest w kompanii EBSCO, one uchopują różne przedmiotne gałęzie, to niezależnie od tego, na czym specjalizuje się wasz uniwersytet, wy obowiązkowo znajdziecie jakiś produkt same dla waszych oświetnych potrzeb. No tutaj na ekranie widzą Państwo tylko kilka przykładów: architektura, biologia, medycyna, filologia, socjologia, prawo i tak dalej. No to wybaczcie. Приклади тільки деякі, починаючи від архітектури та техніки і закінчуючи правом та соціологією.
Poprzez konsorcjum na Ukrainie dostępne są te wymienione tutaj na ekranie bazy, czyli nasze dwie największe bazy, baza Academic Search i baza Business Source w takiej wersji trochę niższej, w wersji premier. Тут на Україні через консорціум доступні дві найвідоміші бази компанії EBSCO, це Academic Search Premier і Business Search Premier. Oczywiście mamy już nowszą, większą wersję troszeczkę tych baz Academic Search Complete i Business Search Complete i wszystkich członków konsorcjum zapraszamy oczywiście do zastanowienia się nad przejściem do tej wyższej wersji. Є вже більші версії цих баз і, звичайно, всіх учасників консорціуму запрошуються приєднатися до перегляду цих баз, до їх використання. Tutaj zestawienie czasopism, które znajdują się w bazach, w bazie Academic Search Premier i Complete. Tutaj w tym wyższym rzędzie baza Academic Search Complete, w tym niższym baza Academic Search Premier, czyli ta, którą macie Państwo na Ukrainie. I czasopisma indeksowane w najważniejszych bazach zakresu nauk ścisłych. Тут знизу ви бачите так, базу даних, яка доступна на Україні, і в місті цієї бази повні тексти, які ви через цю базу Academic Search Premier від компанії EBSCO, яким ви можете користуватися. Również jeżeli chodzi o indeksy z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, jak Państwo widzicie również w bazie Academic Search Complete i Premier, jest bardzo dużo czasopism indeksowanych w bazach nauk społecznych i humanistycznych, takich jak ATLA, ERIC, Historical Abstracts, PsycINFO, Science Citation Index. Окрім наповнення матеріалами з галузі там, технічних, математичних наук. Так само ви бачите, що велику частину складають і бази даних з соціальних та гуманітарних наук. Тобто ще раз повторимося, що усі напрямки, наукові напрямки гармонійно представлені в продуктах EBSCO. W naszych bazach staramy się mieć najlepsze czasopisma, najlepszych wydawców. Tutaj tylko krótka bardzo lista, oczywiście tam jest wiele tysięcy, więc nie będę wymieniał wszystkich, ale te najważniejsze wydawnictwa, których czasopisma posiadamy w naszych bazach, jak American Institute of Physics, Cambridge University Press, Oxford, Springer, Taylor & Francis, Wiley, Hindavi itd. Компанія пропонує, щоб її базах були в повнотекстових базах були представлені журнали від провідних наукових видавців. І тут ви бачите деяких з них, таких як Springer, Oxford, Cambridge і так далі. Teraz tylko króciutko wspomniałem wcześniej, że zachęcam Państwa do podwyższenia wersji Premier do wersji Complete. Kilkanaście tytułów, które z najwyższej półki najlepszych czasopism, które mamy w wersji Complete, natomiast których nie ma w wersji Premier, którą Państwo teraz prenumerujecie na Ukrainie. Всі, хто мають доступ до бази Premier, все-таки запрошується перейти до більш повної версії Complete і багато повнотекстових журналів і чудових журналів, які доступні саме в Complete, не доступні в Premier. No tutaj najważniejsze to na pewno Acta Toxicologica, American Journal of Food Technology, Aviation. To są z tej strony chyba te najważniejsze tytuły. Ви бачите найважливіші видання, які включені зараз повнотекстові в базу Complete. Engineering Letters, Harvard Journal of Law. Czyli jak Państwo widzicie, tych tytułów jest tutaj dużo. Ja ich nie będę może wszystkich wymieniał. Ми не будемо всі називати, їх дуже багато. Tę prezentację oczywiście zostawimy. Gdybyście Państwo chcieli, chętnie prześlemy, możecie dokładnie przeanalizować, jakie tytuły są w bazie i które Was interesują. Prezentacja буде доступна всім, всі зможуть її собі завантажити.
W ostatnich latach EBSCO prowadziło cały szereg nowych, dużych baz. Nie wiem, czy Państwo śledzicie rynek. Dwa lata temu nasza firma przejęła wydawnictwo Wilson i z połączenia baz wcześniejszych EBSCO i baz wydawnictwa Wilson powstały tak zwane superbazy. Компанія EBSCO за останні роки значно розширила перелік своїх баз, насамперед завдяки купівлі, так? Купівлі видавництва Wilson, і тому зараз асортимент надзвичайно широкий. I utworzyliśmy dzięki temu kilka nowych baz. Jedną z nich jest baza Applied Science and Technology Source. Zadzięki temu była odkryta jedna z nowych baz Applied Science and Technology Source. Jest to typowa baza przeznaczona dla dziedzin z zakresu nauk stosowanych, czyli taka typowa dla inżynierów, dla koledżów, które zajmują się naukami stosowanych. База предназначена для прикладних наук, зокрема для інженерів. Чи маємо тут акустика, аеронавтика, роботика, інженерія, біомедична, сіті нейронові, все те, що має практичне застосування? Акустика, аеронавтика, ну всі галузі, які технічні галузі, які мають практичне застосування, матеріали ви знайдете в цій базі, повнотекстовій. Czyli baza zawiera ponad 1400 czasopism pełnotekstowych. Ponad 1400 pełnotekstowych dokumentów. W tym 80... przepraszam, żurnalów. Tak. 80% z nich jest recenzowanych naukowo. 80% z nich przyszły proces recenzowania. I tutaj jeszcze raz tematyka, najważniejsze obszary, akustyka, lotnictwo, matematyka stosowana, komputerowe bazy danych. Тут ще раз ви бачите найголовніші напрямки бази. Технологія живності цілком важна на Україні. Може, również przemysł tekstylny, нові технології. Kolejną bazą z tej serii nowych baz to baza Education Source. Typowa baza przeznaczona dla uniwersytetów pedagogicznych zajmujących się edukacją. Ще одна спеціалізована база даних Education Source призначена для навчальних установ, що займається педагогічною підготовкою. І та база завіра понад 1700 часопісм, понад 550 монографій і книжок. Міст бази понад 1700 журналів і понад 550 монографій, книг, матеріалів, конференцій. No i tutaj oczywiście najważniejsze dziedziny to takie jak edukacja dorosłych, pedagogika, nauczanie zdalne, bardzo, bardzo ostatnio popularne na całym świecie, technologie edukacyjne, edukacja nauczycieli. A tutaj wybaczcie osnowne napręgi bazy, wybaczcie tam multikulturna oswita, szkolna oswita, tam edukacja dorosłych i tak dalej. Kolejna nowa baza to baza Humanity Source, no i tutaj jak już nazwa wskazuje, typowa baza przeznaczona dla uczelni zajmujących się naukami humanistycznymi. Czy jeszcze jedna baza Humanity Source, jak wybaczcie z nazwy, jak zrozumiało z nazwy, dla humanistycznych nauk? Dokładnie. Czyli mamy tutaj literaturę, historię, rozwój myśli naukowej i tak dalej. Література, історія, розвиток наукової думки і так далі. База завіра 1450 часопісм. 1450 журналів в міст цієї бази. І тут вибрані тільки дідини, якими база ще займує. Археологія, штука, студія класична, танець, фільм, фольклор, філософія. Тут тільки основні дисципліни вибрані, матеріали, які розміщені в базі, історія, журналістика, фольклор і так далі. Тут є також база призначена до бадань над тожсамостю пчі, чи над тим останньо дуже модним
gender studies, jeżeli u Państwa są tego typu badania, to to jest idealna baza dla Państwa. Zwróćcie uwagę, że dana baza mieści na przykład гендерних досліджень, хто займається цим напрямком, ця база стане особливо наведена. І kolejna база – to база przeznaczona dla prawników, база Legal Source. База Legal Source для правничих дисциплін. Понад 870 титулів повнотекстових. Понад 870 повнотекстових назв. I ponad 300 przeglądów prawnych. I ponad 300 prawowych ekspertyz. Tak jest. I tutaj tematyka bazy, typowe zagadnienia prawnicze, prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, prawo międzynarodowe, prawo karne itd. Основні напрямки даної бази право. Кримінальне право, право інтелектуальної власності, міжнародні корпорації, ну і так далі. І остання з нових баз, база Political Science Complete. Це остання з нових баз Political Science Complete. Myślę, że w naszych niespokojnych czasach szczególnie przydatna i te nauki polityczne są teraz bardzo często na uczelniach no trochę takie wyróżniane i hołubione. Więc być może również będzie to baza interesująca dla Państwa uczelni. W nasz niespokojny czas polityczne nauki jest особливо виділяється в університетах України, можливо, саме для вашого вузу так само це стане особливо корисним. І тут база завіра понад 340 повнотекстових книжок, лексиконів і енциклопедій з обшару політики. 340 книжок, довідників, монографій з політичних наук міститься база. A może ważniejszą częścią są pełnotekstowe materiały konferencyjne, ponad 44 tysiące. No i największą częścią stanowi materiały konferencji, ponad 44 tysiące. To są najczęściej wystąpienia z tych największych organizacji, think tanków, doradców rządowych, więc są tutaj bardzo ciekawe materiały. To na sam to wystąp з великих політичних think tank, to są takie organizacje doradcze dla najczęściej rządowe. Урядових там дорадчих організацій, і таким чином ці матеріали становлять неабиякий інтерес для дослідників, що займаються цією галузі. I oczywiście baza zajmuje się takimi dziedzinami jak polityka porównawcza, zagadnienia humanitarne, stosunki międzynarodowe, organizacje pozarządowe. Baza specjalizuje się jak międzynarodowe związki, nieurzędowe organizacje, no i tak dalej. Tutaj mamy ilość czasopism. W bazie indeksowanych jest ponad 2000. Ponad 2000 nas indeksuje się w bazie danych. I tutaj w pełnym tekście 660 tytułów, z tego 453 to są unikalne tytuły, których nie ma w innych bazach EBSCO. Tak, blisko 660 z nich to są pełnotekstowe resursy i 453 wy znajdziecie tylko w danej bazie EBSCO, nie znajdziecie tych resursów od innych kompanii. Tutaj kilka najważniejszych tytułów, na pewno European Studies, International Journal of Government Auditing. Na tym slajdzie wy widzicie najważniejsze nazwy żurnalu, jakie mieści w tej bazie. Tak, jak Państwo widzicie, American Diplomacy, jeden z najważniejszych tytułów, jeżeli chodzi o nauki polityczne. I Journal of Human Rights Practice. Тут ви бачите унікальні повнотекстові журнали, які знайдете тільки в цій базі, як American Diplomacy та інші. І ці титули є доступні тільки і виключно в базі Political Science Complete. Лише в цій базі ви знайдете назву цих журналів.
Tutaj przykłady właśnie tych materiałów konferencyjnych, o których mówiłem wcześniej, towarzystw naukowych, politycznych. Тут ви знайдете повнотекстові матеріали конференції, про які згадувалися, вони так само є унікальні, які ви знайдете тільки в цій базі. I to tyle, jeżeli chodzi o nowe bazy EBSCO. Tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o ofercie wydawnictwa Wiley i ofercie wydawnictwa IEEE. Mam nadzieję, że znacie Państwo Wiley. Ми закінчили з новими базами EBSCO і зараз буде ще короткий огляд зараз саме по ресурсах Wiley. Tak, Wiley jest jednym z największych wydawców na świecie. Sam siebie określa jako wydawnictwo w służbie społeczności naukowców. Wiley jeden z najbliższych naukowych wydawców na świecie i swoją metę stawić jak na służbie Współtowarzystwa Doświadczeń. I tutaj wydawnictwo wydaje tak dużo pozycji, że również praktycznie pokrywa wszelkie dziedziny działalności naukowej, takie jak zdrowie, medycyna, nauki humanistyczne, społeczne, no i oczywiście to, z czego słynie Wiley, nauki ścisłe, szczególnie chemię. Wiley tak samo wydaje z різних наукових напрямків, починаючи від охорони здоров'я, статистики, ну і, звичайно, найбільше, чим ми Валі звали, це все-таки з галузі хімії. Тут подобні, як EBSCO, Wiley є приватною фірмою в посіданні родини Wiley, принаймні в більшості. EBSCO є також приватною фірмою, посіданою через родини Стівенсів. Тут бачите Państwo на fotografii. Pierwszy sklep braci Wiley otworzony w Nowym Jorku w XIX wieku. Wiley jest prywatną kompanią i z dużo dawną historią. Zaraz zobaczcie ewolucję, tak, na fotografii pierwszy magazyn Wiley w XIX stuleciu, no, właśnie do elektronnej formy przedstawiony. I tu może ciekawostka, John Wiley nie zaczynał jako wydawca treści naukowych, tylko jako wydawca literatury pięknej i był jednym z pierwszych, którzy opublikowali na przykład Edgara Allana Poe czy Dickensa w Stanach Zjednoczonych. Tu ciekawinka, że John Wiley nie rozpoczynał jak naukowy wydawec, видавав художню літературу і, зокрема, серед там найвідоміших авторів Едгара Аллен По, які були опубліковані в цьому видавництві. Добре, очевидно, Wiley публікує найкращі автори. Маєте Państwo тут листи з понад около 900 mamy laureatów Nagrody Nobla, z tego 450 publikowało Wiley. Бачимо, що понад 450 нобельських лауреатів друкувалося Wiley. Tak, tutaj jeżeli chodzi o ostatnie lata, to 8 laureatów Nobla z 2012 i 10 laureatów Nobla z 2013 to naukowcy publikujący Wiley. Якщо говорити про сьогодення, то 10 лауреатів з 2013 року публікувалися Wiley. Wiley również bardzo blisko współpracuje z towarzystwami naukowymi i swoje czasopisma wydaje na rzecz czasopism, na rzecz towarzystw naukowych. W chwili obecnej współpracuje z ponad 800 towarzystwami. Wiley дуже тісно співпрацює з науковими товариствами, понад 800 наукових товариств на даний момент співпрацює з видавництвом. No to jest oczywiście wydawnictwo globalne, posiada 32 biura na całym świecie, a tam, gdzie nie ma swojego biura, stara się pracować z przedstawicielami. EBSCO jest tutaj jednym z takich przedstawicieli, ponieważ w Europie Wschodniej nie ma Wiley biura, jest reprezentowany przez EBSCO. Wiley ma 32 відділення по цілому світу, а оскільки в Східній Європі поки що немає такого відділення, то презентує свої товари через EBSCO.
W chwili obecnej na platformie Wiley, Wiley Online Library, mamy dostępnych ponad 5 milionów artykułów. Зараз на платформі онлайн лайбері Wiley маємо 5 мільйонів статей. Wiley już określa Wiley Online Library nie tylko jako, jako platformę, tylko jako cały taki ekosystem technologiczny, ponieważ mamy tutaj możliwość interakcji pomiędzy urządzeniami poprzez interfejs API. Można dane pobierać do swoich własnych systemów. Це не є просто платформа онлайн лайбері, а як ціла технологічна екосистема, яка дозволяє різним застосункам співпрацювати між собою, ну, наприклад, як відкритий API, як мобільні версії, додатки і так далі. Wiley завжди przoduje, jeżeli chodzi o nowinki techniczne na swojej platformie i tutaj również w 2014 roku Wiley jako pierwszy wprowadził aplikację do czasopism naukowych na tablety i telefony komórkowe. Wiley zawsze trzymaje, namagaje się trzymać technologiczną pierwszość i oś zaraz własne Wiley na планшетах, власне, наукова продукція Wiley спеціально для планшетів. And tables are easy to scan in the slide-out browsers. Get a closer look with the... Taki bardzo króciutki, minutowy film, jak wygląda ta aplikacja. Wiley's new journal app service is designed for scientific, technical, and medical readers who follow specific journals. Journal apps make it easy to keep up with the newest content. And past issues are just a tap away. Articles are intuitive and free of distractions. And additional features are tucked away until needed. Supporting information, figures, and tables are easy to scan in the slide-out browsers. Get a closer look with the full-screen figure viewer. And contextual references let you dig deeper with direct links back to the source. Of course, Online Library's Anywhere article works seamlessly within the apps, including our new iPhone-compatible versions. More than 150 journal apps are available now on the iPad and iPhone. Okay. And Android versions are coming soon. That's okay, you can stop it. It is just 1 minute, so it is. We have seen, już wszystko zobaczyliśmy. Ну, ви зрозуміли, що продукцію Wiley з планшетів та айфонів дуже зручно читати, використовувати. В 2011 Wiley dostał nawet nagrodę, nagrodę Pro za swoją platformę jako najbardziej, najlepszą platformę multidyscyplinarną. W 2011 році Wiley Online Library otrzymał nagrodę jak kraща multidyscyplinarna platforma. I tak jak wspominałem, Wiley reprezentuje wszystkie obszary nauki, ponad 104 dyscypliny naukowe, bo tutaj wymienione, takie jak rolnictwo, ekonomia, biznes, nauki społeczne, weterynarium. Wiley prezentuje pełny spektr naukowych znań, 104 kategorie, no, bачите, від права, соціальні науки, ветеринарія і так далі, як технічні, так і гуманітарні. Teraz Wiley trochę w liczbach. Ponad 1500 czasopism naukowych. Wiley w cyfrach ponad 1500 recenzowanych żurnali. 4000 bibliotek naukowych posiada dostęp do pakietu Wiley'a. 4000 naukowych bibliotek mają dostęp, licencjonowany dostęp do wydania domysłu. Tak, ponad 40 tysięcy kupuje jakikolwiek tytuł Wiley'a. I 40 tysięcy organizacji, które rocznie kupują chociaż jakiś produkt kompanii Wiley.
I miesięcznie na platformie Wiley dokonywanych, platformę Wiley odwiedza ponad 13 milionów użytkowników. Щомісяця платформу Wiley Online Library відвідує 13,5 мільйонів користувачів. I teraz jeżeli chodzi o Wiley Journal Citation Report, czyli Journal Citation Report, czasopis Wiley jest 1193, które są indeksowane, czyli 74% wszystkich tytułów Wileya. Naukometryczni pokazniki żurnalów Wiley widzimy z 1193 z 1612 żurnalów, to tu 74% включені Journal Citation Report. I tutaj może najważniejsze tytuły, które są najlepiej oceniane w Journal Citation Report, to w 22 kategoriach czasopisma Wileya są na pierwszym miejscu. Бачите зараз назви категорій, в яких саме журнали Wiley знаходяться на першому місці. Мають найвищі показники. 264 рази титули Wiley показалися в першій десятці в категоріях найкращих титулів Journal Citation Report. 264 рази видання Wiley були представлені в топ-10. І теж титул Wiley'a, Cancer Journal for Clinicians, був першим титулом, який осягнув impact factor повжей 100. І в 2012 мав impact factor 153,549. Відомий журнал Wiley Cancer Journal of Clinicians отримав рекордний impact factor понад 100 і він був рівний 153,549. Tutaj jeszcze wracając do liczb, liczba opublikowanych artykułów Wiley Blackwell. Tu bачите кількість опублікованих статей Wiley. A może o tym nie wspomniałem wcześniej, dlaczego tu się nagle pojawiło Wiley Blackwell. Jakieś 5 lat temu firma Wiley przejęła przewydawnictwo Blackwell, także czasami w opracowaniach pojawia się John Wiley & Sons albo Wiley Blackwell. Wiley kilka roku temu kupiła Blackwell, dlatego inkoro możecie zobaczyć Wiley & Blackwell albo Wiley & Sons, dlatego nie dziwujcie się, my mówimy o tej samej Wiley. To jeżeli chodzi o cytowania, jak Państwo widzą, Wiley zajmuje drugie miejsce zaraz po wydawnictwie Elsevier i przed wydawnictwem Springer. Jak widzicie, za kilkoma cytowań Wiley zajmuje drugie miejsce po Elsevieru, wyprzedzający Springer. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę czasopism, to jest na trzecim miejscu pierwszy Elsevier, drugi Springer i Wiley na trzecim miejscu. Кількість виданих наукових журналів Wiley знаходиться на третьому місці після Elsevier та Springer. Przepraszam bardzo. Tutaj kilka opinii, może je ominę, bo nie mamy już czasu, chciałbym się zmieścić. I przejdę do wydawnictwa IEEE. Переходимо до видавництва IEEE. Mam nadzieję, że większość Państwa zna IEEE, najważniejsze, największe na świecie towarzystwo naukowe z nauk technicznych i inżynieryjnych. Największe na świecie naukowe towarzystwo z nauk technicznych i inżynieryjnych. Ponad 430 tysięcy członków IEEE na całym świecie w 162 krajach. Ponad 430 tysięcy członków organizacji w 169 krajach świata. I jest to organizacja non-profit, czyli no, stara się utrzymywać również ceny swoich publikacji na poziomie takim, żeby można, żeby każda uczelnia mogła sobie na to pozwolić. To jest nieprzybutkowa organizacja i tu namagaje się zrobić wszystko możliwe, żeby ceny na jej produkcję były na dostatnio niskim poziomie, żeby każda biblioteka mogła jak sobie dozwolić. A jeżeli osiąga jakiekolwiek zyski, to musi wszystkie wydać i głównie wydaje na wsparcie projektów technologicznych w krajach rozwijających się.
А якщо і отримає якийсь прибуток, то ці гроші направляються на благо людства, в країни, які розвиваються. Dobrze, i tutaj IEEE wierzy w to, że inwestowanie w obszarze rozwoju i nauki przekłada się na rozwój społeczeństwa, na rozwój kraju. IEEE wierzy w to, że inwestycje w rozwój nauki mają prowadzić do ekonomicznego rozwoju kraju. I tutaj dowód na to również przytacza Departament Handlu USA, który w swoim opracowaniu stwierdził, że inwestycja na poziomie 2,7% w badania i rozwój przekłada się na 4% wzrostu produktu krajowego brutto. Właśnie ciekawe dane od Departamentu USA, że 2,7% inwestycji w naukowe doświadczenia dorównuje 4% przyrostu WWP. Tutaj również bardzo ciekawe zestawienie światowych, które kraje najwięcej inwestują, które mają, na dole widzimy, które najwięcej inwestują, natomiast po prawej stronie, które kraje mają najwięcej inżynierów. My tu widzimy ciekawe współodnoszenie, jakie kraje najmniej inwestują w rozwój nauki i jakie mają najmniej inżynierów, specjalistów. Jak Państwo widzą, najwięcej inwestuje na świecie w stosunku oczywiście do swojego PKB, do swojego produktu Izrael. Najwięcej inwestuje w współodnoszenie do słowa WWP Izrael. A tutaj Ukraina i Polska niestety. No jak patrzę, to Ukraina i Polska na żal znacznie niższe pokazniki pokazują. Dobrze. I kto korzysta? Światowi liderzy technologiczni, innowacji ufają IEEE i wszystkie największe firmy korzystają z zasobów IEEE? Wszyscy z całego świata dowierzają IEEE, patrzymy technologiczne kompanie, uniwersytety, a državne organizacje wykorzystują produkty. Tak, jak Państwo widzą, 8 z największych 10 telekomunikacyjnych firm ma pakiet IEEE. Oczywiście wszystkie 100 najlepszych uczelni amerykańskich jest również subskrybentem pakietu IEEE i 49 z 50 najlepszych na świecie uczelni jest również prenumeruje IEEE. Як бачите, найбільші технологічні компанії світу та найкращі університети світу обов'язково переплачують продукти IEEE. Oczywiście również Ukraina, czy ukraińscy naukowcy publikują w IEEE. Tutaj mam listę instytucji, które znalazłem na platformie IEEE, czyli mamy tutaj z Charkowa Instytuty Akademii Nauk, Uniwersytet w Sewastopolu, w Charkowie, w Lwowie, Politechnika Kijowska i tak dalej. A tu wybaczcie nazwy instytucji, autory jakich znajdują się na portalie IEEE. I dobrze, co zawiera IEEE? Jeżeli chodzi o oczywiście najważniejsze są czasopisma i magazyny, ponad 150 tytułów, materiały konferencyjne ponad 1200 i oczywiście normy IEEE, na których bazują później normy krajowe. Власне, що пропонує IEEE, це є наукові журнали, це є матеріали конференції та міжнародні стандарти. Poza tym z nowości IEEE oferuje również kursy dokształcające dla inżynierów, czyli takie kursy online, które może zakupić biblioteka i zaoferować swoim pracownikom. Tak samo IEEE proponuje online, nauczanie online kursy dla inżynierów, jakie może kupić biblioteka i zaproponować swoim pracownikom. I kolekcje książek elektronicznych, które wydaje razem z wydawnictwem Wiley i z MIT, z Massachusetts Institute of Technology. Так
так само пропонує електронні книжки, які видає спільно з Вайлі та з Масачусетським університетом, інститутом. I oczywiście jakość czasopis Wiley jest widoczna. Tutaj podobne porównanie jak przy wydawnictwie Wiley z Journal Citation Report. Jak Państwo widzicie, 19 z 20 najlepszych tytułów Electrical Engineering to czasopisma IEEE, 18 z 20 w telekomunikacji itd. No jak widzicie, odmiana zwyczajna jakość. Видань IEEE 19 кращих з 20 журналів у галузі електронної інженерії, ну і так далі. Повсюди провідні позиції IEEE, власне, в галузях, якими вони займаються. І часопіс Майчук. IEEE на першому місці в своїй категорії, в автоматиці, в computer hardware, cybernetics і так далі. В своїх категоріях журнали IEEE так само на першому місці, бачите, там в кібернетиці, в автоматиці та контролі, ну і так далі. Всі краї, власне, państwa сусідні поза Україною, мають консорція, які закупили доступ до пакету IEL, до найбільшого пакету IEEE. I ten pakiet zawiera właściwie nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów IEEE. Всі країни сусіди України мають консорціум, які власне закупили необмежений доступ до продуктів IEEE. I tutaj w pakiecie mamy ponad 160 tytułów samego wydawnictwa IEEE, 27 IET, czyli brytyjska siostra wydawnictwa IEEE. Mamy w pakiecie ponad 160 żurnaliów IEEE, a tak samo 27 żurnaliów IET. IET. Ta ilość tytułów co roku oczywiście wzrasta. Tutaj tylko przykład nowych tytułów, jak one przybywały w konkretnych latach. I co roku dochodzą nowe, ponieważ jak Państwo wiecie, tutaj w obszarze technologii powstaje coraz więcej nowych gałęzi, o których 2-3 lata temu jeszcze nikt nie słyszał. I tutaj towarzystwo IEEE stara się odpowiadać i do tych nowych technologii proponować swoje nowe czasopisma. Кількість видань щороку постійно зростає, оскільки розвиваються дані галузі, постійно з'являється щось нове, ну і IEEE намагається відповідати вимогам часу. Так, тут приклади з року 2014. Шибко прилетіло. Чи, наприклад, IEEE Internet of Things, таке дуже популярне останнє гасло і дідіна, яка ще дуже швидко розвіє, чи всі інтелігентні можливі лодовки, зегарки, які ще будуть комунікувати з інтернетом вже без нашого удялу, чи то є, наприклад, така новость IEEE. Тут нові журнали за 14 рік, які ви бачите, ну, зокрема, тут інтернет-технології, там, нові, так. Oficjalna nazwa to jest Internet of Things, czyli Internet rzeczy. Internet rzeczy, to różne tam rzeczy, tam godzinniki, chłodniki, które będą związywać się z internetem i tam przesyłać wam na smartfon, tam powiadomienia, kawowarka. Tutaj może slajd, który Państwa szczególnie zainteresuje, no bo w momencie, kiedy no, liczy się każdą hrywnę, interesują Państwa te zasoby, które są w otwartym dostępie. IEEE całkiem sporo nowych tytułów wydaje również w otwartym dostępie, także możecie Państwo, chociażby jeżeli nie możecie zakupić innych tytułów, te tytuły polecać swoim użytkownikom. Так само IEEE видає велику кількість журналів відкритого доступу. Тут бачите нові 4 журнали за 14 рік, тому якщо хтось не зможе переплатити пакет IEEE, то принаймні завжди може запропонувати своїм користувачам відкриті журнали. W 2015 року IEEE видає również нові титули і буде їх в цьому року 8. В 2015 році теж планується вихід нових
wpisujemy nazw w żurnale o trybunie. Muszę tutaj przyspieszyć, może ominiemy część z patentami. Propuścimy częstynę z patentami. Może tylko wspomnę, IEEE jest postrzegane jako takie typowe towarzystwo, którego informacje przekładają się na praktykę. I jednym z takich, myślę, dobrych dowodów na to jest liczba cytowań publikacji IEEE w patentach. Основной акцент публикации IEEE в их практичности, тому що, як правило, вони часто зустрічаються, цитування цих публікацій в патентах. І тут інформація, як Państwo widzicie на слайді, IEEE є три рази częściej цитований, ніж колейний видавця, чи Elsevier. Як бачите, патентне цитування в три рази більше цитується, ніж наступне видавництво, яке я розібрав, тобто лідерує IEEE з великим відривом. Чи тут то є якби довод такого безпосереднього переложення віді в конкретні продукти? Це як доказ, що знання трансформується в конкретні продукти. Якщо хтось є заінтересований, можна собі прочитати цілий рапорт на стороні IEEE. Можете собі завантажити цілий рапорт. I na sam koniec dosłownie kilka informacji o książkach. Od 2-3 lat EBSCO oferuje na swojej platformie książki elektroniczne, książki, które są dostępne zarówno w wersji prenumeratu. Tak samo EBSCO proponuje elektronne książki. Zarówno w formie prenumeraty, jak i zakupu na własność. На умовах як переплати, так і купівлі, в довічне зберігання. Так. І тут również стараємося об'яти всі дійсні науки. Маємо понад 700 тисяч титулів на нашій платформі в хвилі обіцній. Так само дані книги з різних напрямків знань, і на даний момент понад 700 тисяч назв книг. Так, і середньо в місяцю додаємо від 5 до 10 тисяч нових позицій. Щомісяця 5-10 нових назв книг з'являється. Стараємося, очевидно, również, щоб мати тут повне портфоліо і репрезентувати всіх найважніших на світі видавців. Тут, очевидно, маємо тих, również тих найважніших, як Elsevier, Taylor, Francis, Springer, IEEE, Wiley і так далі. Так само, як з журналами, EBSCO намагається мати в пакеті всіх провідних видавців книг, Elsevier, ну і так далі. Для медичних учені найважніше видавництво Elsevier Health, Wiley, знову Cambridge, Oxford. Те саме стосується і провідних медичних видавництв. Всі вони так само представлені в EBSCO. І тут, як вспомінаю, вчасні два модели zakupu albo prenumerata roczna, albo zakup na własność. Jest dwie modele. Przedpłata, albo wy przedpłacujecie dostęp na rok, albo wy przedpłacujecie dostęp na zawsze. Tak. I zakup na własność jest również w trzech wersjach. W wersji dla jednego, dla trzech i dla nieograniczonej liczby użytkowników jednoczesnych. Купівля довічну власність теж передбачає три різних способи для одного читача, для трьох і для необмеженої кількості. Ціни на нашій платформі са такі самі, як у видавців. Ціни на платформі EBSCO такі самі, як і у видавців. І не побираємо жодних додаткових оплат за платформу, за переховування, за побирання книжок, за рекордний марк. Всього вже є. Ніяких жодних додаткових витрат EBSCO не накладає за марк, за користування платформою. Це все вже закладено в ціну. В пренумераті оферуємо Państwu колекцію академіцьку. То є в тим моменті понад 135 тисяч титулів. В передплаті пропонується колекція в 135 тисяч книг, назв книг.
Tak, i tutaj jest nieograniczony dostęp, ta kolekcja się co chwilę powiększa, dodajemy co jakiś czas nowe tytuły. Це необмежений доступ, і ви відразу ж отримуєте так само доступ і для нових нас, які були включені в колекцію. Окей, і тут szczegółowo, які dziedziny і ilość tytułów. Як Państwo widzicie, staramy się, żeby dla każdej dziedziny, która jest na uczelni, coś się w tej kolekcji znalazło. А тут ви бачите предметні галузі і кількість назв, і EBSCO намагається, щоб для кожного напрямку була адекватно представлена цифра назв, щоб для кожного ручного щось знайшлося. Cała kolekcja, jak wspominałem, liczy 135 tysięcy tytułów i wartość to prawie 12 milionów dolarów. Oczywiście, gdyby Państwo chcieli te tytuły kupić na własność, natomiast w prenumeracie płacicie ułamek tej ceny. No, jakby wy zachcieli kupić tam te książki po dni, to by wytratili niemalże 12 milionów dolarów. Zwyczajnie, jeśli wy nową formę to przedpłatu, to będzie duży, duży, duży. Książki są dostępne oczywiście online i offline na platformie EBSCOhost. Książki dostępne jak w reżimach online, tak i offline na platformie EBSCOhost. Tutaj tylko zrzut ekranu, jak to wygląda. Jak widzicie Państwo, ta sama platforma, jakiej używacie do czasopism, jest również do książek elektronicznych. Jak wygląda interfejs ekranu? Нічого нового, такий самий, як і для журнальних колекцій, такий самий і для книжкової. Дуже простий спосіб побирання повного тексту. Простий спосіб завантажити повний текст. Можемо одразу теж собі розвинути спіс treści, zanim побіжемо, щоб спробувати, чи фактично книжка завіра то, чого очікуємо. Зручний перегляд змісту, можете спочатку переглянути зміст. System również podpowiada najważniejsze strony z danej książki, czyli jeżeli szukamy jakiegoś pojęcia, system od razu nam wskaże, na których stronach to pojęcie najczęściej występuje. A, tak samo system od razu pokazuje najpopularniejsze stronki z tej książki. Jeśli wy szukacie jakiegoś wyznaczenia, to system od razu podkaże wam, na jakiej stronie ją szukać. Książki możemy przeszukiwać po kategorii. Możemy szukać książki po kategorii. I tak jak na półce tutaj nie widać, to jest taka karuzela, którą możemy sobie przesuwać i oglądać książki po kolei, tak jak na półce. No, trudno możemy przeglądać książki tak niby jak one stoją na półce. Tu przykład, jak to wygląda, kiedy przeglądamy online. Jak to wygląda, kiedy my tylko online knygą. I w trybie pełnoekranowym. I w pełnoekranowym reżimie. Tutaj mamy również dodatkowe opcje, takie jak wyszukiwanie wewnątrz książki, słownik wmontowany, jeżeli nie znamy jakiegoś słowa, jest słownik Oxfordu. Możemy skopiować, wysłać sobie książkę, wydrukować fragment. Tutaj ważne, że забезпечено пошук по цілому тексту книги, так само є доданий словник, що ми можемо подивитися текст, ми можемо вільно копіювати і надсилати там на пошту там, чи вставляти, зберігати в свої документи. Książki możemy również pobrać na swoje urządzenie, także jeżeli Państwa czytelnicy, czy też Państwa pracownicy chcieliby pobrać sobie książki na swój tablet, czy na swój czytnik elektroniczny, też jest taka opcja. No już dzisiaj nie mamy czasu, nie pokażę Państwu jak to zrobić, ale gdyby ktoś chciał, to jesteśmy z Teresą, proszę przyjść i chętnie pokażemy. Книжки можна вільно завантажувати на свій планшет або на свою електронну читанку, при стилі читання, яким ви користуєтесь, за жодних обмежень. I na sam koniec, to jest ostatni slajd. Chciałbym przypomnieć, że wszystkie nasze produkty, czyli czy to bazy, czy pakiety książek, dostosowane są do urządzeń mobilnych. Mogą Państwo przeglądać je i na komputerach stacjonarnych, i na tabletach, i na telefonach. Tak samo nagadujemy Wam, że інтерфейс EBSCO доступний не лише на стаціонарних комп'ютерах, а й на планшетах, і на мобільних версіях. Розроблено спеціальні версії.
Gdyby mieli Państwo pytania, bardzo dziękuję. Zapraszam do nas, do mnie i do pani Teresy Góry.